Siemaneczko, z tej strony Piorun, naczelny inżynier tej miejscowości. A dzisiaj, tak jak obiecałem, będziemy grali w Cyberpunka. Mówię, nagrywam z telefonu, bo w Ubuntu 22.04 nie działa nagrywanie, nie działa przechwytywanie okien. No bo Gnome jest zwalony niestety i czekam, aż oni to naprawią, bo byłoby to dobre. Tyle wystarczy. Uruchamiamy Steama. Mówię wam, będzie niezła zabawa. O kurde, ja człowiek wstaje, to nie taki niewyspany. Dobra, mamy Steama. Samo ściągnięcie tej gry to zajęło mi trochę. Mogę powiedzieć wam tyle, że ten komputer się trochę grzeje, bo to Cyberpunk 2077 mieli spalić się grę, a spalili całe miasto. Czy na odwrót? Polska rzeczywistość. Night City. 30 zgonów to wynik wczorajszej loterii ciał. 10 z tych trupów wyjechało z Hayworth. Wojna gangów. Zastrzelono policjanta, a to oznacza, że wszyscy macie przejść. Polska policja. Wam nie odpuści. A w Santo Domingo znowu zabrakło prądu. To przez atak netranerów na sieć elektryczną. Tymczasem w Westbrook Trauma Team teraz zeskrobuje ludzi z ulicy po wczorajszym ataku cyberpsychola. W Pacyfice z kolei. Nie mówmy o Pacyfice, co? Z tej strony Stanley, a przed nami kolejny dzień w mieście snów. Powiem wam szczerze, te intro to mi się podoba zarąbiście. I kontynuuj! Zrobiłem sobie już postać bohatera. Gościem jest porucznik Sara Krakowski, rzeczniczka SCPD. Kochanie, witam w programie. Cześć, Zee. Dzięki za zaproszenie. Mam nadzieję, że do... Ale bajzel. ...problemu. Nikt cię nie napadł i nie strzelał do ciebie po drodze. Siedzimy w polskim maluchu. Mamy 65 FPS-ów. Ogarniam tematy centrum. Wi. Słyszałem o tym. Gorący dolar. Jak będziesz czegoś potrzebować, dzwoń do mnie i pamiętaj. A, tu jest. Dobra, musimy zjechać. Kurde, dobry ten polski, ale gdzie to jest tam? A, gdzie się pchasz? Oh, fuck. Fajnie w tej grze zrobili malucha. Słyszałem, że wróciłeś do domu. Już? Wiesz, gdzie ucho przyłożyć? Pan słucha. W razie czego wiesz, gdzie mnie znaleźć.
Ten maluszek tylko 118 na godzinę ciągnie. Pewnie będziemy razem pracować. Wypada się przywitać. Nazywają mnie El Capita. A ty jesteś V. Widzę, że nie muszę się przedstawiać. Załatwiłeś sprawę za mnie. Taki jestem. Załatwiam sprawy i nie lubię zalekać. Dlatego od razu przejdę do kolejnej. Niezłe tempo. Ty potrzebujesz dobrych aut i motocykli, a ja je sprzedaję w dobrych cenach. Bardzo dobrych. Do usłyszenia, V. Dobrze się jedzie tym maluchem, powiem szczerze. 118 na godzinę to nawet nie jest byle co. Gdzie się pchasz? A ja tu jadę. Ja tu jadę. I po bezdrożach. Lecim na Szczecin. A do Radomia to po kolei. Ja, jedziesz maleńka. Kurwa, dobre to co, jak Tinko. Kurwa, ryj jak głupie. Niezła ten, lokacja. To najlepsza fura. Mam nadzieję, że to nie wóz szeryfa, bo będzie zapierdalał zaraz. O kurwa. I pedał w pizdę. A, nie da się, dobra. Rozumiem. Chuj no w dupę. Chuj się pchał. Kurwa, po czymś przejechałem. Ale się lata. O kurde, panie. Dobry złom. Nieźle jeździ. Sto czternaście. Co jest? O ja pierdzielę. Shit. Tego nie wiedziałem. Powiem wam szczerze, tego nie zauważyłem, że oni tam będą. Ajajajajaj. O, 9 minut? Nieźle.
Siema, przyjechałem do roboty. I cała naprzód. Niezły ten polski maluch w tej grze został zrobiony. Gdzie się pchać, ćwoku? Chuj ci w dupę masz. Это. Едем. No, jak w maluchu, zobaczcie. Dosłownie. To jest niezła fura. Jak to jeździ? Ty, dobra. Jaki kryt. A tędy się nie da. A czekajcie. Dobre. Powiem wam szczerze, dobre. Widzieliście, ja nie mogę. Co to się dzieje? Mamy, powiem wam, 65 klatek zarąbiste. Dobra, gdzie my musimy jechać? Tak? Nie no, Cyberpunk mnie rozwala. Pierdalaj z drogi, żulu. Jedziesz. Kurde. Wypadł. Kurwa, przejechał go. Sorry, kurwa, ludzie. Idź się utop. Coś wybuchło. Nie, ale dobry napęd na tył. Powiem wam szczerze. Gdzie my tu mamy?
Znowu. Wal się, robot. Jak nie pod prąd? Ja jestem piorun. Ja mogę wszystko. Panie, nie mam sterowania. Cześć. Wyglądasz aż tak źle. W samochodzie myślałem, że nie wyjdziesz z tego żywy. Czego ty właściwie ode mnie chcesz? Na początek powiedz mi, gdzie znaleźć Evelyn Barger. Do czego potrzebna ci papier? Przydałby się pieprzony dron. Sypia z Yurino Boarasaką. O kurwa, grubo, ludzie, grubo! Sam chciałbym z nią porozmawiać. Obiecała mi pomóc pozbyć się biochipu. Tak. Nie liczyłbym na to. Pewnie jest już daleko stąd. Skąd wiesz, że uciekła z miasta? Hotel już mam obrobiony, jeżeli chodzi o Arasakę i tak dalej. Dużo misji porobiłem. Powiem wam szczerze, że gra nie jest taka trudna, jak wszyscy piszą. Trzeba wiedzieć, co się robi. Z korporacji myślę, że tak. Tak uważam. Parker dużo wiedziała na temat Relika. Część tych informacji była poufna. Z jednej strony była nieodgadniona, z drugiej miała w sobie tę śliskość korposów. A wiesz jaką? Ja też mam w sobie taką śliskość? Ty wylądowałeś po stronie wyrzutków. Nie pamiętasz już? Przykro mi, że nie mogłem pomóc. Nie mam czasu do stracenia. Zaczekaj. Potrzebuję cię. Yurino Boarasaka musi odpowiedzieć za zabójstwo. Szukasz sprawiedliwości? W tym mieście? Chcę zemsty. Jest tu łatwiej osiągalne. O ja pierdziele, jeżeli mowa jest o tym, to będzie cienko, kurde, ludzie, będzie cienko. Powiem wam szczerze, młyn będzie zajebisty. Może. Nie mam lepszych dowodów. Na dodatek nie znam tu nikogo i jestem ścigany. Mm.
Dobra, pomożemy gościom. Nadal nie rozumiem. Mamy pójść do Arasaka Tower i powiedzieć wszystkim, że to Yorinobu zabił ojca? Mamy iść do Arasaka Tower i postawić gówno w holu. Są pewne procedury, które pozwolą ustalić, że mówisz prawdę. Mówię prawdę! Sędzia Anna Maria Wasołowska, mówię prawdę! Tak. No w takim razie pomyśl, umierasz i nie wiesz, jak się uratować. Zabija cię chip wyprodukowany przez Arasakę. Tylko korporacja wie o nim wszystko. Twoje życie od tego zależy. Arasaka może ocalić cię równie łatwo jak zabić. Coś w tym jest. 50 na 50. Chcę przekonać, uznają cię za przyjaciela. Ludzie tacy jak Anders Hellman? Skąd znasz to nazwisko? Słyszałem gdzieś pod śmietnikiem. Wiem, że Hellman jest twórcą relika. Jest tylko pionkiem. Ja miałem na myśli kogoś potężniejszego. Poza tym... Anders Hellman uciekł z Arasaki. Potężniejszego! Pewnie chodzi o Zbigniewa Stonogę. Chciałem tego posłuchać. Nie piwuj mordy. Nikogo poza tobą nie interesuje ta korporacyjna kurwa. Że co? Słyszałeś? Takemura. Odpuść. Przynajmniej jeden z was nie jest kretynem. Nie wiem, że taka by była rozpierducha w bazie. Dzięki za propozycję. Przemyślę ją i odezwę się do ciebie. Potrzebuję czasu, żeby wszystko zaplanować, ale jeśli zgodzisz się mi pomóc, naprawdę możesz na tym skorzystać. Proszę tylko, żebyś nie uciekał z miasta. Dlaczego miałbym uciekać? Muszę znaleźć kogoś, kto mi pomoże. Kogoś innego niż specjaliści z Arasaki. Będzie grubo. Będzie grubo. Z naszej rozmowy wynika co innego. Ja już z tej rozmowy wiem, co będzie. Może niby się udało odnaleźć Evelyn Parker. Kurwa, będzie jak w Kabulu. Pomoże ci w ogóle. Rozpierducha. Wierzysz w honor między złodziejami? Nie ma czegoś takiego. Wierzę w honor. Po prostu. Yorinobu Arasaka z pewnością uśmiałby się po pachy. Parker ci nie pomoże. Na twoim miejscu przygotowałbym zapasowy plan. Anders Hellman. Znajdę go i przekonam, żeby mi pomógł. Nawet jeśli miałoby to oznaczać kolejną wojnę z Arasaką. Hellman uciekł z Arasaki. Sam go szukałem przez kilka dni, ale... Jak to mówicie, przepadł jak kamień w wodę. Dlaczego interesuje cię Hellman? Trzeba się dowiedzieć, o co chodzi. Przedził Saburo Domo o planach syna. Znał dobrze ich obu i może być dla mnie cennym świadkiem. O kurwa! Będzie ciężko! Głośno piszczą, gdy się je przyciśnie. Tak, zwłaszcza z gnatem pod żebrą. Poświęciłem kilka dni na zebranie informacji. To co, strzelamy, czy najpierw odpowiadasz? Niestety. Odbiłem się od rąk. No, ale... Królowej fikserów. Wzięła cię za korposa? Nie. Bida w tym barze jak cholera. Saburo Arasaki. Rok ma łeb na karku. Sporo wie. Może mogłaby jakoś pomóc z Hellmanem. Jest też kosztowna. I wybredna w doborze klientów. Słuchaj, nie mogę dłużej zostać. Rób co chcesz. Szukaj Parkera albo Hellmana. Ja muszę odezwać się do kilku znajomych i odebrać przysługi, które są mi winni. Zadzwonię, gdy ludzie, na których liczę, będą gotowi, by cię wysłuchać. Do usłyszenia. Jeśli jakimś cudem uda ci się dotrzeć do Hellmana, daj mi znać. Też chciałbym z nim porozmawiać.
Widzę, że niektóre rzeczy się nie... O, że ten... Night City to ciągle syf i kluski z paśnika. A Rasakowie wciąż są obłąkani, a świat nadal rozpada się, jak kiedyś. Ale przynajmniej Rogue ciągle żyje. Kurwa, co jest z tobą nie tak? Najpierw próbujesz mnie zabić, a teraz udajesz, że nic się nie stało? Wiesz, że nie musisz rozmawiać ze mną na głos? Czego chcesz? Przemyślałem to i zmieniłem zdanie. Już nie chcę cię zabić. Odwaź się ode mnie. Dla mnie to też było ciężkie doświadczenie. Obudzić się w czyjejś głowie. Dzielić cudze myśli i wspomnienia. Ochłonąłem już i stwierdziłem, że możemy sobie pomóc. Na początek załatwiając sprawę z Rogue. Widzisz, znam ją z dawnych czasów. Jesteś duchem minionych świąt, cwaniaku. Twoi kumple albo gryzą piach, albo już dawno temu cię zapomnieli. Mnie się nie da zapomnieć. I co mam powiedzieć, Rogue? Że jej stary druh John jest teraz guzem w moim mózgu? Wiesz co? Rogue słyszała już głupsze rzeczy, gdy ciebie nie było jeszcze na świecie. Serio. Wiem. Widziałem was we wspomnieniach. Rogue zatańczy, jak jej zagram. Po prostu zaprowadź nas do Afterlife. Nie ma żadnych nas. Dobre, nie? Ja pierdzielę, powiem wam szczerze. Ja jak berety. No i dobra, wiecie co? I tu będziemy kończyć. Tu będziemy, wiecie, kończyć. Niezłe jaja po prostu. Więc widzicie, jak fajnie Cyberpunk na komputerze z Linuxem działa. Teraz se zaparkujemy gdzieś tutaj. Bo widzę, że samochód już się wykańcza powoli. Dobra, trzymajcie się, miłego życzenia.